będziemy mówić o diable i teraz i przyszłą niedzielę. Bo dlaczego będziemy mówić o diable? Bo diabeł jest przyczyną naszych nieszczęść. Będziemy o nim mówić. Ja nie chcę tutaj jakby głęboko się jakby tutaj sięgać w tematy związane z teologią jakby powstania diabła. Ja to przypomnę bardzo krótko w kilku zdaniach. Zachęcam do szkoły wiary. Kto tego jeszcze nie przerobił i tam ma jakieś wątpliwości z nim związane, to bardzo proszę sobie to przesłuchać. Temat diabła, demonów i tak dalej. Wiemy, że jest to jeden z trzech archaniołów jakiegoś tam rzędu, który upadł w ten sposób, że miał taki pomysł, żeby się razem z Jahwe na tronie posadzić, rządzić. W wyniku tego zostaje zrzucony z nieba, jakkolwiek to nazywamy, nie chce mi się teraz tego rozwijać, co to było to zrzucenie z nieba, bo to też nie tak wygląda, jak to się mówi często. Ale generalnie jest wyrzucony sprzed Bożej obecności i staje się, no właśnie, kim się staje? No staje się diabłem. Staje się diabłem. Diabłem czy też szatanem. I zaczyna jego osoba funkcjonować w historii w ogóle naszej ludzkiej. Pojawia się jego osoba w naszej historii od początku naszego powstania. Oczywiście on jest przed nami, tam też tego nie będę jakby szeroko rozwijał, jak dawno on funkcjonował, bo funkcjonował bardzo, 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 bardzo dawno. Dla tych, którzy wierzą tym bajkom, że Ziemia ma tam 8 tysięcy lat czy ileś, no życzę wszystkiego najlepszego i psychoanalityka dobrego. Natomiast szatan był dawno, dawno, dawno przed tymi 8 tysiącami lat, od milionów lat sobie funkcjonował, bo tyleż tak funkcjonowała rzeczywistość ziemska. Natomiast on zaczyna od tutaj działać. Bo co nas interesuje, jeżeli chodzi o diabła? Interesują nas nie do końca, jakie jest jego pochodzenie i tak dalej, bo to nie jest mniej ważne. Ważne jest natomiast, co on robi tutaj i jak my mamy na niego reagować. Rozumiecie? Jak obsługiwać tą konstrukcję? Jak tego diabła tutaj, kurczę, ogarnąć? I teraz, żeby jego ogarnąć, to przede wszystkim trzeba mieć głęboką świadomość, z czym my mamy do czynienia. I ja osobiście uważam, wbrew obiegowej opinii, że chrześcijanie to mają niewielkie pojęcie na temat diabła i demonów. Bo ja kiedyś uważałem, że mają bardzo duże pojęcie i też się do takiego uważałem człowieka. Jestem mega chrześcijaninem, tutaj demony wypędzam, gromię diabła i tak dalej. Ja się później, jak ja się później zacząłem budzić z tego mojego religijnego snu, to ja w ogóle zobaczyłem, że to, co ja robię, nie wiem w ilu procentach, 90, w ogóle nie ma sensu. Bo ja w ogóle, tak jakbym walczył z powietrzem. I wiecie, jak przeczytałem w mojej Biblii, że apostoł uczył mnie, że nie funkcjonuje się tak, jakoby się w próżnię uderzało. Chodzi o to, że ciosy twoje, mówi apostoł, muszą być precyzyjne. Bo to nie chodzi o to, żebyś się zmęczył, tylko chodzi, żebyś precyzyjnie wyeliminował przeciwnika. Nie? Więc na tych dwóch głoszeniach dziś i za tydzień zrobimy sobie dogłębną taką genezę jego osoby, dogłębną genezę też wszystkich struktur demonicznych i ustalimy raz na zawsze, jak z tym postępować. I już nikt z nas nie będzie miał nigdy w ogóle żadnego problemu z diabłem. Jeżeli jeszcze do tej pory miewacie takie problemy, to po tych dwóch pozerstwach nie będziecie mieć takich problemów. Bo to jest konstrukcja taka, którą można ogarnąć, tak jak się ogarnia grabiami w ogóle suche liście. Tylko trzeba to robić odpowiednio, rozumiecie? Ja miałem kiedyś takiego u nas na osiedlu, nie wymienię jego nazwiska, bo już przestał pić, ale on pił przez lata, taki człowiek ze spółdzielni mieszkaniowej nasz. On pił, ciągle pił. Jeszcze się zajmował elektrycznością, w ogóle świetnie mu szło w ogóle człowieku, wiesz, po pijanemu działać w tej elektryczności, ale ja kiedyś go przyuważyłem, jak on był, bo on był bardzo pijany. Potrafił być pijany o 7 rano. O 7 rano. Już był nawalony i wiedział, jak on grał.
Był tak pijany, że grabił drugą stroną grabi. Wiesz, co ja mówię? Grabi mają zęby tu. A on był pijany i zgrabiał drugą stroną tej grabi. Ja mówię, mistrz. Rozumiesz? Wykonywał pracę. Tylko kurczę nie przyciągał liści do siebie. Wiecie? Dniówka leciała, wszystko było dobrze, tylko liście dalej leżały. Wiecie? Grabił drugą stroną grabi. Był pijany. Miał nietrzeźwy umysł. Ja też zobaczyłem, że ja miałem bardzo nietrzeźwy umysł. Ja w ogóle walczyłem wielokrotnie z czymś, co nazywałem diabłem. No pewnie to tam trochę tego diabła było, ale efekty były nieduże. Dlaczego? Bo zmiany w moim życiu nie zachodziły prawidłowo. Bo ulegałem różnego rodzaju opresjom bardzo silnym i nie potrafiłem sobie z nimi poradzić dobrze. A jeżeli już sobie poradziłem, to się tyle nawalczyłem, że miałem po kokardkę wszystkiego. Rozumiecie? Łeb miałem taki, on tam już w cudzysłowie ten diabeł był pokonany, a ja się nadawałem do tego, żeby na rekonwalescencję duchową wziąć. Rozumiecie, o co chodzi? I musiałem dochodzić do siebie. A Chrystus nie po to umarł, żebyśmy musieli po starciach z diabłem dochodzić do siebie. Wiecie, o czym ja mówię? Nie po to umarł. Bo to jest jakaś pomyłka. Diabeł z greckiego diabolos oznacza dwie rzeczy. I chciałbym, żebyśmy naprawdę zrozumieli, co to oznacza. Nie coś więcej, tylko dwie rzeczy. Oskarżyciel i kłamca. To jest diabolos. Bo na tym zbudujemy informację, jak on działa. Bo w wielu przypadkach my uderzamy w coś, co diabłem nie jest. A rozumiecie? I my się bardzo męczymy. Bo to jest uderzenie energią w energię jakąś. Ciałem w ciało, rozumiecie? Myślą w myśl, emocją w emocje. I to się trochę, kurczę, odbija. Bo diabeł to jest diabeł. I diabeł to jest oskarżyciel i kłamca. I druga jego nazwa, szatan, z hebrajskiego satan, czyli przeciwnik. A więc mamy postać, która jest ze swojej natury przeciwnikiem Boga. Przeciwieństwem Boga. Odwrotną strukturą niż Bóg. Co to znaczy? Odwrotną strukturą niż prawdy Boże. Odwrotną strukturą niż słowa Boże. Jeżeli Bóg mówi coś, to szatan na pewno robi coś innego. I to jest pewnik dla ciebie. Rozumiesz? Paweł powiedział, że jego działania są nam dobrze znane. Muszą być dobrze znane działania szatana. Ty musisz dobrze je znać. W ogóle szatana się pięknie trzaska, jak się rozumie przede wszystkim to, że to jest przeciwnik. Działa przeciwnie. Jest jakaś prawda Boża. I teraz dzieje się w twoim życiu coś, co jest niezgodne z tą prawdą i to jest szatan. Zawsze. Zawsze. Zawsze, jeżeli coś będzie przeciwne prawdzie Bożej, to jest szatan. Rozumiesz? Zawsze. To może być mała rzecz, ale to jest zawsze on. Zawsze. Oskarżyciel, czyli zajmuje się oskarżaniem. Czyli każdą formą potępienia człowieka. On oskarża. To nie jest prokurator, który oskarża ciebie gdzieś tam. Rozumiecie? To jak się czasami rysuje, że tutaj jest szatan, on cię oskarża, Duch Święty cię broni, Bóg to wszystko sądzi. Rozumiecie? Mamy taki cyrk na kółkach. Jest to. Oskarżyciel oznacza, że on doprowadza ludzkość, szeroko pojętą ludzkość, tak? Do tego, aby ludzkość czuła się potępiona. Niepewna, rozumiecie? Niepewna siebie, niedowartościowana, z zaniżonym poczuciem własnej wartości, czująca się winnym przed Bogiem, czująca się winnymi między sobą. Rozumiecie? Wszelkiego rodzaju poczucie winy to szatan. Wszelkiego rodzaju. Wszystko, co oskarża, to szatan. I oszczerca, czyli kłamca. I on po prostu kłamie. Kiedy kłamie? Zawsze. Z szatanem jest bardzo coś prostego. On zawsze kłamie. Zawsze. Zawsze.
zawsze. Możesz mieć sytuację, że ci demon, rozumiesz, poda takie informacje, że ty w ogóle będziesz w szoku. O, w ogóle ty przed to wiem. Co z tego? Szatan zawsze kłamie. Zawsze. Ja nieraz miałem sytuację, że demon do mnie mówił jakieś prawdy, no nie? Na przykład coś, co się wydarzyło w moim życiu, w czyimś życiu. Rozumiesz? Moja pierwsza reakcja to była taka, zamknij ryj. Ja nie nastawiałem ucha. Ciekawe, co powie. Ja nie jestem ciekawy, co mówi diabeł. Dlaczego? Bo to kłamca. Nie wiem, ilu z was rozumie, o co chodzi z kłamstwem. Kłamstwo to nie jest powiedzenie, że czarne jest białe. Kłamstwo to jest metoda działania, która ma na celu doprowadzenie ciebie, rozumiesz, do określonej sytuacji życiowej. Rozumiesz? Kłamstwo to jest szeroka rzecz. Chodzi o to, żeby wziąć człowieka i doprowadzić go przez różne rzeczy, prawdy, ćwierć prawdy, pół prawdy, rozumiesz, małe kłamstewka, drobne drobiazgi, do osiągnięcia określonego celu. Więc diabeł zawsze kłamie. Zawsze. Czyste kłamstwo. Druga rzecz. Demon. Z greki daimon. I kim jest demon? Oznacza to, te słowo daimon, ten, który czegoś udziela lub ten, który siebie udziela. Co jest w mentalności demonów? Wiemy, że demony, z greckiego daimon, podkreślam, to duchy pokolenia przedadamowego. To nie są zbuntowani aniołowie. O nich za chwilę powiem. To struktura najniższego rzędu, wymieniona w liście do Efezjan. Ten, który udziela czegoś, a więc demony chcą czegoś udzielić, czego udzielić? Swoich poglądów, swoich koncepcji, swoich odczuć, lub chce siebie udzielić, czyli wejść w człowieka i w nim zamieszkać. Takie są demony. Jeżeli nie mogą wejść i w kimś mieszkać, bo nie w każdym demon może mieszkać. Żeby demon mógł zamieszkać w jakimś człowieku, to człowiek musi spełniać określone warunki do tego. Nie w każdego można wejść i zamieszkać. A więc chce być przynajmniej blisko, aby móc czerpać energię. To są struktury energetyczne, żywiące się energią. Więc chce być blisko. Chce udzielać. Chce dawać. I trzecia rzecz. Coś, co popularnie nazywamy zwierzchnościami. Greckie słowo daimonion. I słowo daimonion to rzeczownik rodzaju nijakiego. To jest bardzo ważna informacja, o której będziemy później dalej mówić, nie? Oznaczało to głos bóstwa w tamtych czasach lub też istotę duchową, która pośredniczyła między Bogiem a człowiekiem. Było to coś takiego. A więc widzimy tutaj, że zwierzchność demoniczna jest to pewien zespół, bo to nie jest ani on, ani ona. To jest ono, to jest coś, to jest to. Demon to jest ktoś. Rozumiecie? Demon, czy to daimon, to jest zawsze ktoś. To jest osoba. Jedna osoba. Ich może być wiele, ale to jest personalna osoba. Natomiast daimonion to nie jest personalna osoba. To jest pewien zespół demonicznego wpływu. I teraz tak. List do Efezjan 2:2. Czytamy. Nie sądzę.
przekładu naszego. Zdrowszy przykład. Ma ktoś przekład nasz? Leżący tam gdzieś, daj mi proszę. O, a już mam blisko. Dziękuję. List do Efezjan 2:2. Chodziliście kiedyś w tych porażkach i grzechach według światowego porządku z powodu szatana, który włada mocami natury i jest duchem wciąż obecnym oraz czynnie działa przez ludzi o dziecinnych umysłach, którzy wykazują nieposłuszeństwo wobec praw Bożych. Co robi diabeł? Czym się zajmuje? Włada mocami natury, czyli ma władzę nad naturą, nad tym, co naturalne. Rozumiecie? Włada mocami natury. Kto z was wie, że się krzyżuje psy? Wiecie. W ogóle wiecie, że się krzyżuje różne zwierzęta? Prawda? Wiecie, że się rośliny krzyżuje? My robimy to ludzie, tak? Jak myślicie? Czy on to może robić? Według tego wersetu. Może. Kiedyś zadałem Bogu takie pytanie. Mówię, Boże, rozumiem, że wszystko stworzyłeś. Ale chcesz mi powiedzieć, że stworzyłeś wirusy zabijające ludzi? Nie, nie stworzyłem. Jak powstały wirusy? To majstersztyk diabelski. Ponieważ jest to postać, która włada mocami natury. Jeżeli człowiek, który używa 6% mózgu, potrafi krzyżować rośliny i zwierzęta, to czy ta postać potrafi to robić, czy nie potrafi to robić? Na przestrzeni milionów lat. Czy potrafi mieszać geny? Potrafi. Bo włada mocami natury, tak mówi słowo. Dalej, jest obecny. Czyli on jest. Szatan jest. Przez cały czas towarzyszy ludzkości. On towarzyszy ludzkiemu życiu. W pewnym sensie jest od nas uzależniony. Rozumiecie? A więc on bardzo dobrze zna ludzkość. Więcej, on zna naturę. On ją zna. I po trzecie, diabeł działa tylko poprzez ludzkie umysły, jeżeli chodzi o człowieka. Tylko przez ludzki umysł może działać, bo tak mówi słowo. Jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli cały czas. On nie działa jakkolwiek. On potrzebuje, aby człowiek, czy też grono ludzi, jakieś pokolenie, nieważne, ale jakiś człowiek, prawda, czy ludzie, odpowiednio zaczęli myśleć, aby on mógł działać. Bo to jest jedyna jego możliwość działania. I takie opowieści pod tytułem, że diabeł tam działa jakoś inaczej, bo on mnie uderzył, bo on mi coś zrobił, bo on we mnie wjechał. Bo on to... Jak? Skąd to wziąć? Bo na pewno nie od prawdy Bożej. On doprowadził twój umysł do jakiegoś stanu, aby móc twoim życiem w taki, a nie inny sposób kierować. I teraz jak my zestawimy te trzy elementy, że jest to postać, która jest ma władzę nad mocami natury, od początku istnienia stworzenia istnieje
i działa przez umysły, to nam się zaczyna rysować obraz tej postaci. A rozumiecie? To świetny psycholog, socjolog, polityk. Rozumiecie, o co tu chodzi? Genetyk. Takie coś. To jest taka konstrukcja. I on to wszystko wykorzystuje, aby zwieść człowieka. Ale nie może wskoczyć mu do życia. Szedłem, napadł mnie diabeł. Diabeł nie napada nikogo, bo nie może. Diabeł, czy też szatan, to postać, która fizycznie jest w okręgach niebieskich, w tak zwanym drugim niebie. Pytanie, często ludzie pytają, gdzie jest szatan? Ludzie mówią, czy tu jest szatan na ziemi? Nie, tu nie ma szatana. To jest niemożliwe. Dlaczego jest niemożliwe, żeby w tym wymiarze był szatan? Bo jest za duży. Dlaczego on do ogrodu Eden nie przyszedł pod swoją postacią? Powiecie, tylko wraz z jakiegoś węża. Czemu takie coś tam się wydarza? Czytacie Biblię? Czytacie. Czemu tam jest taka ingerencja? No bo używa natury. Amen? Natury. Bo on sam nie może. Okręgi niebieskie to miejsce w duchowej rzeczywistości tuż przy niebie, jakby tuż za jego murem. Kiedy czytasz o okręgach niebieskich w Piśmie Świętym, to jest tak, jakby kończy się trzecie niebo, czyli miejsce, gdzie przebywa, gdzie bywają ludzie, którzy są odrodzeni z Bożego Ducha. Rozumiecie? Czy to niebo, o którym my mówimy, że jest niebem, i tuż za nim, roboczo powiedzmy za murem, znajdują się okręgi niebieskie, czyli tak zwane drugie niebo się rozpoczyna. I on tam jest, w tym wymiarze. W ogóle musimy rozumieć, że on jest w wymiarze jakimś. Jest to trudne do zrozumienia dla nas, dlatego że my w ogóle rozumiemy w trzech wymiarach. Wysokość, szerokość, głębokość, ale wyobraźcie sobie, że jest więcej wymiarów. Tak samo jak rozumiemy, że czas jest wczoraj, dziś, jutro i nam się wydaje, że to jest linia prosta. A to jest nieprawda, bo już od dawna ludzie wiedzą, że czas się zagina. Tak? Tylko trzeba odpowiednio szybko się poruszać. 300 tysięcy kilometrów na sekundę się zaczynasz rozpędzać i zagniesz czas. I przeszłość, przyszłość i teraźniejszość zaczął się mieszać. Już. Tylko przy 300 tysiącach kilometrów na sekundę. Rozumiesz? Czyli w ogóle to jest nieprawda, że czas jest liniowy. Tylko nam się tak wydaje, bo wolno żyjemy. Wolno się poruszamy. Jak będziemy kiedyś mieli nowe ciała, to zobaczycie, jak to działa. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przestaną być dla nas problemem. Tak jak dla Jezusa po zmartwychwstaniu. A więc okręgi niebieskie to wymiar. Szatan nie ma fizycznie, nie ma go fizycznie na ziemi, ponieważ jego konstrukcja jest zbyt duża, że mi ziemia go przyjęła. Ziemia nie ma takich parametrów. Wymiar ziemski nie ma parametrów przyjęcia szatana. To niemożliwe w ogóle. Rozumiecie? Tak samo jak anioł rzekł Gabriela na przykład, żeby zszedł na ziemię, to musi zejść pod postacią jakąś. W ogóle. Bo ten byt, o Gabriel, Michał, Lucyfer, to był jeden poziom bytów anielskich. I tego rodzaju pytania nie są za duże do parametrów wymiaru ziemskiego. Dlatego szatan, jak mówi Pismo, przebywa w okręgach niebieskich, w drugim niebie. Tam jest, nie tu. Żeby mogła ziemia go przyjąć, to musiałby się wcielić, a to byłby jego koniec. Wiecie, co by musiał zrobić? Wcielić się. Wiecie, co zrobił Bóg, żeby go ziemia przyjęła? Co zrobił? Bo to jest jedyny patent.
trzeba by się wcielić. Ale jak szatan by się wcielił, to by to był jego koniec. Rozumiecie? Bo by został zniszczony przez kogo? Przez stworzenie. Przeze mnie i przez ciebie. Dlatego on się nie wcieli nigdy. Upadek szatana zniszczył ziemię, ale odbyło to się mniej więcej tak, że energia, która towarzyszyła wyrzuceniu go poza obszar nieba, spowodowała zniszczenia ziemi, a nie on sam. To się mówi, że on uderzył w ziemię, ale to energia uderzyła w ziemię. Rozumiecie? Energia, która temu towarzyszyła. Żeby diabeł, zatem inaczej, diabeł wpływa na ziemię z okręgów niebieskich, karmiąc się, bo on się musi karmić, energią stworzenia, głównie ludzi. Pamiętacie to? Pamiętacie początek jego, kiedy Bóg go przeklina? Prochem będziesz się żywił. Co to jest prochem się będziesz żywił? To nie znaczy, że on będzie, że on pełza po ziemi i liże ziemię. Jak przetłumaczysz z hebrajskiego słowo proch, to zobaczysz, że jest to te same słowo, które potem w Grece jest czytane, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Proch to energia człowieka. Bóg mówi, będziesz pełzał, czyli nie będziesz sprawny, tak? Nie będziesz sprawny. Pełzał będziesz. Tak? I będziesz się żywił energią ludzką, dlatego że ludzie weszli z tobą w kooperację, dali się tobie oszukać, to oni teraz poniosą konsekwencję taką, że oni będą twoim żerem, lecz, dalej mówi Bóg, tak? Ty będziesz ich gryzł od spodu, a oni ci będą mogli zmiażdżyć głowę. Rozumiecie? Pierwsze apokaliptyczne proroctwo, uwolnione przez Boga samego. Więc on tam jest, w okręgach niebieskich i żywi się ludzką energią. Nami chce się żywić. Tym, co my wyprodukujemy, co my stworzymy, co my zagospodarujemy, tym się chce żywić. To jego żer. Za pomocą czego on to robi? Robi to za pomocą takich przestrzeni, jak grzech niezależności od Boga. Pierwsze jego narzędzie. Dalej, grzechy, czyli błędne koncepcje i postępowania ludzi, czyli odstępstwa od Bożych prawd. Drugie jego narzędzie. Trzecie, stare natury, czyli obumarłe duchy, będące środowiskiem powstawania grzechów. Rozumiesz? To narzędzie, którym on sięga po żer. Czwarte narzędzie. Niekontrolowane przez odrodzone duchy dusze ludzi, czyli psychiki ludzi. Psychiki, które są niekontrolowane przez odrodzonego ducha. Piąte narzędzie. Niekontrolowane przez odrodzonego ducha pragnienia fizycznych ciał ludzi. Kolejne narzędzie, którym sięga po żer. Jak widelec. Rozumiesz? Nabija człowieka jak na widelec. I po szóste, świat, czyli globalny system ludzkich przekonań będących przeciwieństwem Bożych prawd. Co to jest świat? To jest globalny system ludzkich przekonań innych niż Boże prawdy. I to jest sześć narzędzi, którymi diabeł z okręgów niebieskich, sześć przestrzeni, sześć rurek, którymi pije koktajl z ludzkości.
rozumiesz? I on nic więcej nie ma. Tylko to jest. Te sześć przestrzeni. I teraz rozumiesz, że na przykład wyeliminowanie twojego kontaktu z tymi przestrzeniami powoduje, że diabeł nie może cię tknąć? Nie ma siódmej, ósmej, dziewiątej rurki. Takiej specjalnej dla charyzmatyka. Że może cię tknąć. Czytaliście te słowa, zły nie może cię tknąć? To są mocne słowa. Tknąć. To słowo oznacza, że istnieje taka opcja, aby człowiek odrodzony z Bożego Ducha żył w taki sposób, aby nie mieć w zasadzie żadnej formuły komunikacyjnej z diabłem. To znaczy tknąć. Jest różnica od ciągłego potykania się o jego włochatyłę? Jest różnica, prawda? A czytaliście słowo, które mówi, wypowiada Jezus, mówi tak, idzie władca tego świata, lecz on niczego we mnie nie ma. Kozak. Jezus mówi, ja jestem akurat wolny od tego tematu. Rozumiesz, o co chodzi? We mnie nie ma nic on. Nie ma rureczki, którą może mnie wyssać z tych okręgów niebieskich. Jest sześciu rurek. Żadna z nich nie jest w stanie mnie dotknąć. Nie mam nic wspólnego z drugą końcówką tej rurki. Żadnej z tych rurek nie dotykam swoją osobą. On nic we mnie nie ma. Zauważycie, że on nie powiedział, on nic w nas nie ma. On mówi, chodźcie stąd. Idzie bowiem władca tego świata, ale on niczego we mnie nie ma. On nie mówi w nas, bo oni są pełni dziurek do rurek. Różne dziurki mają. I on właśnie zajmuje się przez te 3,5 roku tym, żeby te dziurki im pozalepiać. Rozumiecie, o co chodzi? Ja mówię, to była najdłuższa terapia w historii wszechświata. Prowadził ją sam Mesjasz, doktor habilitowany, psycholog stosowany. Do wpływania na te przestrzenie używa takich narzędzi. Kolejne trzy narzędzia, nie więcej. Opór. Oskarżenie. I kłamstwo. Ponieważ on jest kim? Przeciwnikiem, oskarżycielem i kłamcą. On ma tylko te trzy metody. Sześć przestrzeni, trzy metody. I nie ma inaczej. Teraz człowieku, jeżeli... Zobacz, my tutaj nie mamy miliona pomysłów diabelskich do opatentowania, do ogarnięcia, tysięcy jego podpuch. Milionów zakrętów, za którymi stoi jakiś diabeł. My mamy sześć przestrzeni, tak? I trzy formy obsługi tych przestrzeni. I nie może mi chrześcijanin wypełniony Duchem Świętym, tak? Powiedzieć, ja sobie z tym nie radzę. No nie możesz mi tego powiedzieć. No nie radziłbyś sobie, jakbyś miał 1500 tych rzeczy. Które by były ukryte, schowane. Ale Paweł mówi, one są jawne. To widać. To w ogóle widać. Diabeł do swoich działań używa zarówno daimon, jak i daimonion. O daimon powiedzieliśmy. Czyli o tej pierwszej grupie demonicznej. Pierwsza z nich, w liście do Efezjan 6,12, nazwana jest początkowymi, tak zwane nadziemskie władze, oni tam napisali, oryginałowi początkowi, czyli daimon. Ci pierwsi to daimon, początkowi, najbardziej prymitywni, duchy pokolenia przedadamowego, osobowe byty,
chcące albo czegoś udzielić człowiekowi, aby być blisko niego i go kontrolować, albo chcące wejść w człowieka i mieszkać w człowieku. Taka jest ich pasja. Takie są też ich pragnienia, byty prymitywne. Rozumiecie? To nie są w ogóle jacyś w ogóle mistrzowie inteligencji. W ogóle, wiecie, ludzie demony stawiają na tak wysokim poziomie intelektu. Mówią, wow, demony. Jakie wow? Wow. Dzisiaj przeczytałem w internecie definicję słowa kretyn. Okazało się, że kretyn. To jest ciekawe, bo to jest medyczne kretyn, tak jak debil. Kretyn to jest ktoś, kto ma, jest opóźniony w rozwoju z uwagi na zaburzenie związane z tarczycą lub wrodzony brak tarczycy. Dlatego kretyn, ale kretyn, to jest medyczne pojęcie. Tak sobie pomyślałem, demony nie mają tego, tarczycy. Mówię, kretyni. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to są krytyki. To nie są byty, które w ogóle są niesamowicie inteligentne. To chrześcijanie z nich robią takie inteligentne byty. I na zasadzie prawa przyciągania, rozumiecie? I luzowania sobie w tych przestrzeniach, o których mówiłem, po prostu je ładują do siebie, jak się ładuje karabin maszynowy. Rozumiecie? Ale demony, daimonion, czy ten inaczej daimon, one nie grzeszą w ogóle inteligencją. One chcą wejść w człowieka, rzeźć człowieka. Tak jak mówił w ogóle Wadim ostatnio, mówi, że węże tam go gryzły. Trzeba było wężu wstrząsnąć. A więc posługuje się nimi i posługuje się czymś, co nazywaliśmy zwierzchnościami. Zwierzchności to trzy anielskie byty. Po pierwsze są to mogący, te najniższe z nich trzech. Następnie rządcy świata, rządcy światowego porządku ciemności, tak to się wykłada dokładnie, rządcy światowego porządku ciemności, byt wyższy i byt najwyższy, złe duchy w okręgach niebieskich. Paweł używa tutaj słowa duchowi złośnicy w niebiosach, a dokładniej łajdacy z niebios. Tak o nich mówi. To te najwyższe, Paweł tak ich określa. Tak a propos tego, jak się Paweł odzywał ładnie do demonów, to tak jest grzecznie przetłumaczone, wiecie o co chodzi. Demony, czyli daimon, przebywają w obszarze człowieka. Przebywają tu na ziemi. Ciągle się kręcą po ziemi. Dlatego jest napisane, demony wyganiajcie. One są jak muchy, trzeba je przegadać. Bo one tu są. Łażą, krążą. Rozumiem, o co chodzi? Przychodzą do kościoła, przychodzą w różne miejsca. Są bardzo różne. Jedne siedzą z zaćpanymi ludźmi, inni siedzą z religijnymi ludźmi, składają ręce jak oni, rozumiecie? Są bardzo różni. Czasami ludzie mówią, wiesz, demony do kościoła nie przychodzą. Ja mówię, demonów jest pełno w kościele. Siedzą w ławkach, klękają, przyjmują Najświętszy Sakrament, skaczą na uwielbieniu. Rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle im to nie przeszkadza. Modlą się też. Ja czasami w ogóle słuchałem, jak ktoś się modlił, mówię, nie, to się nie może człowiek tak modlić. Kiedyś byłem na takiej grupie, jestem na takiej grupie domowej. Na tej grupie domowej jestem człowieku, modlę się. Obok mnie kobieta się modli. I modlę się tak. Płaczę i się modlę tak. Panie Boże miłosierny, przebacz mi wszystkie grzechy moje. Boże, zmiłuj się nade mną. Jeżeli tylko możesz, przebacz mi wszystkie grzechy. Ja się potem zapytam, mówię, ile ty jesteś wierząca? No 30 lat. Ja zrozumiałem, że to nie ona się modliła. To się musiał modlić demon.
To nie jest normalne, żeby człowiek się tak modlił. To nie jest normalne, żeby człowiek, który poznał Jezusa, się tak modlił. To musi być człowiek, który ma demona. Albo silne zaburzenie, co i tak wskazuje na to, że demon gdzieś jest. Rozumiesz? Więc się też modlą. Robią różne rzeczy. Wchodzą w ludzi i przez nich działają, żyjąc w nich. Jeżeli nie mogą, to starają się być jak najbliżej ludzi. My to często nazywamy potem opresjami, ale mam opresję. Masz opresję, bo to siedzi przy tobie. Masz kolegę z boku. Jeżeli jesteś na tyle już dzielnym wojownikiem chrześcijańskim, że nie siedzi w tobie, rozumiem, to co odczuwasz, to on siedzi z boku. Ale czemu on siedzi z boku? Musisz mieć w sobie jakiś taki lęk, który mu na to pozwala, że on siedzi z boku. Musisz jakoś wydawać specyficzny zapach duchowy, że on siedzi z boku i mu to pasuje. Ja w domu, jak puszczę pąka, czasem, a to jeszcze zależy, czego się najem, ale czasem puszczę takiego pąka, że Sara to nazywa, Sarkobra to nazywa, ma to na to nazwę, ona wtedy szybko ucieka. I to jest ciepły, jak ona to nazywa, wędlinowy. O. To był pąk wędlinowy i ona jest od razu długa, człowiek, rozumiesz, o co chodzi? Ja nie wiem, to 3 godziny białko, więc co się dziwić, no tak? Ja się temu wcale nie dziwię, nie? Ale ona ucieka. Po co? Bo to śmierdzi. Mi nie śmierdzi. Mi w ogóle zawodzi się, że własne pąki nie śmierdzą. Dobry numer, nie? To w ogóle to jest na jakąś rozprawkę filozoficzną, nie? Że czeka, nigdy nie śmierdzi własny pąk. Drugi zrobi, będzie śmierdział, nie? Własny nie. Podobnie z grzechem. To jest dobra, to jest mocna historia, nie? Ale generalnie nasza córka nie toleruje, tak, moich bąków i natychmiast ucieka. Więcej, ucieka z krzykiem, bo ona jest strasznie jakaś wrażliwa taka na to. Tato, jak ty możesz? Mamy przez jelita normalnie, tak by Bóg stworzył, tak mogę. Jakbym przez ucho to robił, to by było dziwne. Tak no, normalnie robię, jak Bóg przykazał. Tak? Ale co? Jak jej nie odpowiada zapach, to ucieka. Bo jakby jej odpowiadał, to by siedziała w tym sprodzie. Demon! Jakby poczuł coś od ciebie, co go odraża, to by odszedł. Ale jak czuje coś, co jest dla niego przyjemne, to tam siedzi. Rozumiesz? I ty nazywasz to opresją. O, mam opresję. Ale pamiętaj, że on działa, mogą działać tylko przez umysł. Coś mam z głową, że przy mnie jest demon. Wiesz, o czym mówię? Coś ze mną jest takiego, że demon jest przy mnie. Ja nie mówię o tym, że zostałeś zaatakowany i natychmiast odparłeś atak i uciekły. Bo to jest w ogóle inna historia, bo czasami tak bywa. Nie dziś będę o tym mówił. Ale o tym, że przeżywasz notoryczne opresje. Rozumiesz? Ja mam opresję, ja mam takie opresje. Opresja może trwać 30 sekund. Tak to powiem. Jeżeli rzeczywiście w ogóle nastąpił atak, 30 sekund, rozumiesz, o co chodzi? Odparty. Tak? Diabeł zbity, skopany. Ale jak odczuwasz opresję ciągłe, to coś masz z panią. Tak. Jakaś komórka ci, proszę ciebie, tam się urwała. Bo on działa przez umysł. Umysł. Tak mówi słowo. Działają daimon, czyli ci te duchy podstawowe, pod bezpośrednim dowództwem mogących. Czyli najniższej kasty zbuntowanych aniołów. One im podlegają. Rozumiecie? Tam jest struktura. Diabeł jest w okręgach niebieskich.
demony najniższego rzędu są na ziemi, a między diabłem a demonami najniższego rzędu są trzy kasty zbuntowanych aniołów, zależnych jedne od drugich. Daimon podlegają mogącym. Mogący przebywają w duchowym wymiarze ziemi. Zarządzają demonami podstawowymi, a także osobiście wpływają na poszczególnych ludzi, lecz bez wchodzenia w nich. Mogący nie mogą wejść w człowieka. Rozumiecie? One nie mogą wejść. Żaden zbuntowany anioł nie wejdzie w człowieka, bo to jest dla niego obrzydliwością. Przyjaciele, co mówi słowo? Że rasa ludzka jest mniejsza od aniołów, tak? List do Hebrajczyków, czytaliście, że Chrystusa Bóg stworzył na chwilę mniejszym od aniołów. Stworzył go człowiekiem. Więc ludzie są jacy od aniołów? Mniejsi. Ale mniejsi nie oznacza, że mniejsi wzrostem, tylko mniejsi jakością. Mniejsi wartością naturalną. Rozumiecie? Mniejsi. Dlatego żaden zbuntowany anioł nie wejdzie w człowieka. Przede wszystkim człowiek dla niego nie jest w ogóle intratną postacią. No bo trudno, mając 100% w cudzysłowie użytkowności umysłu, wejść w postać, która używa 6% użytkowności umysłu. Chciałbyś tak wtedy zostać Pekinczykiem? Mopsem? Czujesz klimat? Ostatnio wychodzę z naszą suką na spacer i taka pani wyszła z boku, właściwie dwie. Jedna z jednej, druga z drugiej. I ta jedna, kiedy nasza suka podchodziła do psa jednej z tej pani, to ta druga mówi: Panie Arturze, niech ona tam nie podchodzi, bo tamto to jest pedał. Spojrzałem, proszę Ciebie, to był mops. Miał takie oczy, to miał wywalony odór przygryziony. Spojrzałem na twarz, mówię, rzeczywiście, mówię, dziwny. Ona miała swojego psa Kajtka. Więc ona natychmiast złapała Kajtka, bo tamten, rozumiecie, chce skakać na Kajtka. Nie interesują go suki, interesuje go Kajtek. W ogóle wiecie, co chodzi. Normalny, zdemonizowany mops. Nasza podeszła, od razu chciał go ukryć. Podeszła baba, chciał go pobić. Wiecie, o co chodzi? Człowieku. Tak sobie popatrzę na tego psa, myślę sobie, kurczę, to tak jak w ogóle czuję teraz takie, w życiu bym się nie chciał w niego wejść. Tak jak żaden zbuntowany anioł nie chciałby wejść w człowieka. Rozumiecie? Nie jesteśmy intratnym elementem. Pamiętajcie, że zbuntowani aniołowie nie mogą wejść w ogóle. W ogóle żadne duchy nie mogą wejść w ducha odrodzonego z Bożego Ducha człowieka. Mogą wejść w jego duszę lub ciało. Demony rzędu podstawowego, prawda? Tym bardziej więc dla zbuntowanego anioła, kiedy duch człowieka jest niedostępny, gdzie jest źródło mocy, wejście w jego duszę czy ciało jest totalnie nieintratne. Po co? No po co? Więc mogący nigdy nie wchodzą w ludzi. Zarządzają demonami podstawowego rzędu, ale nigdy w ludzi nie wchodzą. Jakie są znane najbardziej, przynajmniej mi, byty demoniczne z rzędu mogących? Na przykład Jezabel. Na temat Jezabel to jest w ogóle tysiące w ogóle rzeczy. Rozumiesz? Natomiast 99% z nich nie ma w ogóle przełożenia. Rozumiecie? Ona ma Jezabel! Ona ma. Ja mówię, czemu ona ma Jezabel? Zobacz, to taka Herod baba jest. Ja wiem, to chodzi o to, że ma swoje zdanie i wie, o co jej chodzi w życiu, tak? To ona jest Jezabel. W niej siedzi duch Jezabel. Duch Jezabel nie siedzi w nikim.
Innym takim tego rodzaju w ogóle bytem jest Belzebub. Taka postać, która też nie siedzi w człowieku. Posługuje się określonymi demonami, tak jak Jezabel się posługuje określonymi demonami. Jakimi się Jezabel posługuje demonami? Czary, manipulacja, byty seksualne, różne rzeczy. Rozumiecie? W ten sposób ona działa. Ale nie, że wlazła w człowieka i siedzi. To bzdety. To właśnie mówią ludzie, którzy nie mają pojęcia o duchowości. Im się wydaje, że to takie coś działa, tak można. No nie można. Rozumiesz? Wsadź arbuza w butelkę po piwie. Przykozać. Rozumiesz? No jak? Się nie mieści. Ludzie myślą, że coś jest duchowe, to jest gumowe. Duchowe to nie jest gumowe. Jakby było gumowe, to by Bóg się skurczył i zszedł na ziemię osobiście. A on się musiał wcielić. Tak? Wcielić. Żeby mógł wejść w ten wymiar. Mogący podlegają rządcom światowego porządku ciemności. Rządcy przebywają w duchowym wymiarze ziemi. I są to duchy zarządzające mogącymi i wpływającymi na ludzkie społeczności. Terytoria, skupiska ludzkie. Rozumiecie? Jak oni to robią? Z powrotem wracamy do demonów podstawowego rzędu. To one tworzą zawsze bazę. Rozumiecie? Jest na przykład grupa ludzi na jakimś terenie. Powiedzmy, wymyślmy sobie coś. Jest przestrzeń 10 tysięcy kilometrów kwadratowych i na tą przestrzeń 10 tysięcy kilometrów kwadratowych zjechali się sami homoseksualiści. Rozbili swoje obozy, postawili flagę z tą, z czym? Tęczą. I tam sobie zaczęli mieszkać. W tych ludziach są demony różnego rodzaju, ale nie wszystkie demony. Jest tam jakaś grupa demoniczna. Ta grupa demoniczna, rozumiecie, jest w pewnym sensie wyselekcjonowana do tej społeczności. Czyli ta społeczność tylko takie duchy zaabsorbuje. Jakkolwiek one się tam nazywają, nie będziemy wymyślać, ale to są jakby ten rodzaj tylko duchów. I teraz tak, kiedy jest już takie zgrupowanie tych duchów w tych ludziach na tym terenie, tak, to tym zaczyna się zainteresować, tak, zbuntowany anioł pod tytułem Mogący. On się tym zaczyna interesować. On się tym interesuje, zaczyna to ustawiać według swojego porządku i zgłasza tą informację rządcy światowego porządku, duchowego porządku, czyli demonowi wyższemu. I zaczynamy mieć do czynienia z wpływem na terytorium. Rozumiecie? Już mamy wpływ na terytorium. To coś już działa na tym terytorium. Takie coś. Taka zależność. Rządcy podlegają duchowym złośnikom w okręgach niebieskich. Złośnicy nie przebywają w duchowym wymiarze ziemi. Są to największe ze zbuntowanych bytów anielskich. Są tam, gdzie diabeł, tuż za murami nieba. To jego gwardia przyboczna. Ci, którzy są przy nim. Ci, którzy są najbliżej niego. To oni wykonują jego rozkazy. Powiem inaczej.
to oni są głównymi dostarcami jego żywności. Rozumiecie? To kanclerze szatana. Oni są przy nim. Oni dbają, aby jego stół był zastawiony. Wykorzystują do tego wszystkie podległe byty, tak? Z tymi najgorszymi, najbardziej prymitywnymi na końcu, które dostaliśmy dyrektywę, aby wypędzać. Tak wygląda ten łańcuch pokarmowy. Kiedy takie coś powstaje na jakimś terytorium, zaczynamy mieć związek daimonion, czyli zwierzchność terytorialną. Rozumiecie? Takie coś. Zobaczcie, ile na to się składa czynników. Na to się składa kilka czynników. To nie jest demon, którego wyrzucać. Dlatego to jest rzeczownik bezosobowy, to coś. Bo to jest związek kilku warstw. Rozumiecie? I to coś ze sobą współdziała w tym celu, aby stamtąd czerpać największe ilości energii bezpośrednio na stół diabła. Po kolei, po drodze żrąc po trochu tej energii, ile można. Pierwsza Mojżeszowa. 13:15. Przeczytamy to, o czym mówiliśmy wcześniej. Wtedy rzekł Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? Odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz je czołgał i próg będziesz jadł po wszystkie dni życia twego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ona zdepcze ci głowę, a on ukłosi cię, a tylko i ukłosisz ją w piętę. Co o szatanie wiedzieć należy dalej? Po pierwsze, jest przeklęty. Co to znaczy, że szatan jest przeklęty? To znaczy, że Bóg swoim suwerennym słowem zatrzymał jego rozwój. Co to znaczy? To znaczy, że demony nie mogą się rozmrażać, że nie ma ich coraz więcej, ich jest dokładnie tyle, ile na początku było. A więc musicie zauważyć prostą rzecz, że skoro było mniej ludzi na początku na świecie, a demonów było tyle samo, to zdemonizowanie było większe niż dziś. Więc jak przychodzi ci do głowy mówienie, że dzisiaj jest gorzej niż było kiedyś, to się teraz zastanów nad tym. Bo nie jest teraz gorzej. Nie dla każdego starczy. Dokładnie. Demonów jest tyle samo. Zbuntowanych aniołów jest tyle samo. Nie dla każdego starczy. Kiedyś nie wiem, ile było ludzi w tamtych czasach, w których pisze w ogóle Biblia. Dzisiaj mamy miliardy. Diabeł jest przeklęty. Proszę, zapamiętaj to. On nie może ewoluować. On nie może się rozmnażać. Posłuchaj dalej, co to znaczy przeklęty. On nie może tworzyć niczego, posłuchaj, czego nie stworzył już, w cudzysłowie. Zgodnie ze swoją osobowością. Diabeł ma metody takie same, jak na początku. To jest bardzo ważna rzecz, żeby wiedzieć o diable. Bo ludzie dzisiaj w ogóle, myślą, nie wiem, oglądają na przykład serial Lucifer, taki jest serial. I myślą, że diabeł to jest w ogóle, wiesz, kostek z Wall Street, on w ogóle się buja człowieku, tutaj, tu wchodzi, tam wchodzi. Nie, to nie jest diabeł. Rozumiesz? Diabeł jest taki sam, jak był, starodawny duch. Ortodoksyjny, starodawny duch. Bo jest jaki? Przeklęty. Czyli został wstrzymany jego rozwój. Jego rozwój intelektualny został też wstrzymany. A rozumiecie? Diabeł się nie uczy. Słyszycie mnie? Diabeł się nie uczy. Nie przeceniajmy tej postaci. Bo jest przeklęty. Bóg powiedział, zatrzymuję twój rozwój teraz. I to było na początku ludzkości. Teraz.
teraz zatrzymuje. A więc mamy do czynienia z tą samą konstrukcją osobowościową, mentalną, charakterologiczną, która była wtedy. Człowiek się rozwija, ale nie diabeł. On wtedy kombinował i dzisiaj kombinuje. Na tym samym poziomie. Rozumiesz? Stary złodziej. Nie nabiera nowych technik. Rozumiecie? Jak ostatni raz siedziałem w więzieniu, już po nawróceniu, siedziałem z takim człowiekiem, z takim Staśkiem. Staśek siedział ze 40 lat już po więzieniach również człowieku. Miał taką siwą brodę jak papa Smurf, taki mały. Siedziałem z tym Staśkiem. Stasiek był stary, rozumiesz? Ja się pytam Staśka, Stasiek miał 60 lat, tylko recydywa, no nie? To miał 60 z dwójką, chyba już człowieku 30 lat już miał. Recydywę człowieku. Multirecydywę miał ze 30 lat już, nie? Ja mówię do niego, Stasiek, za co ty siedzisz? A on mówi, za włamanie. Ja mówię, Stasiek, przecież dzisiaj się ludzie nie włamują nigdzie, no. No kto się dzisiaj do sklepu włamuje? Stasiek, no. Do sklepów się włamywano 20 lat temu, 30, no teraz się nie włamuje do sklepów, Stasiek. Ale Stasiek szedł cały czas tą samą linią, rozumiecie? Był zatrzymany w rozwoju od lat 60. Jak w latach 60. z brechą, za pasem latał, pro ciebie kłódkę wyrywał, to wyszedł tam, budował jakąś kłódkę, tylko on nie wiedział, że jak odcinał przez ciebie 10 lat, to teraz są alarmy. Rozumiesz? No teraz nie ma już, bo policja to nie przyjeżdża nyską, rozumiesz? Rozumiesz? Tylko jest chwila, które są, że teraz już nie jest tak jak kiedyś, że brechę pokazał ten łom, i kogoś wystraszył, tylko gdzie są inni ludzie. Gdzie są zupełnie inni ludzie. Ja wczoraj idę przez ulicę, słuchajcie, u nas, idę do bankomatu, wychodzę z bankomatu, policja nasza nasielska, ukochana, człowieku. Takie małżeństwo, cinquecento, tacy starsi ludzie ze wsi, widać, cinquecento, ustali na tej kratownicy takiej, wiecie, przy bankomacie, żeby oni tam blisko mieli. Podjechali do nich, spisują, że na tej kratownicy stoją, a sami na pasach ustali, słuchaj. Tu są paski, ta kratownica, oni na tych pasach ustali. Ja tak sobie to wszystko oglądam z boku, nie? I patrzę, idzie sobie taki facet, podchodzi do tych pasów, oni na pasach stoją. Puka w szybę. Ten odbiera szybę, słucham. On mówi, dlaczego tu stoisz? Mówi do niego, tak sobie stoję z boku i patrzę, nie? On mówi, interwencję mamy, albo interwencja. Dwoje staruszków wciekły często na kratownicy, oni interwencję mają. Wiesz, o co chodzi, nie? A ten mówi, zjedź z tych pasów, nie wolno ci stać na pasach, tym radiowozem. On mówi, wolno mi, bo jest interwencja, mnie posłuchaj. I zaczął mu artykuły walić. Gdyby interwencja dotyczyła zagrożenia życia lub zdrowia, masz prawo zatrzymać ruch, stanąć na pasach. W innym wypadku musisz ustać w miejscu możliwym do zaparkowania, a ono jest 5 metrów dalej, cię nie chciało. Powinieneś tam stać. Mówi do niego, zjedź z tych pasów, bo chcę przejść. Rozumiesz? Dzisiaj są takie czasy. Dzisiaj nikt się nie trzęsie przed policją, dzisiaj nikt się nie trzęsie przed dziadkiem z łomem w ręku. Są inne czasy, ale Stasiek się zatrzymał w rozwoju. Rozumiesz? Diabeł się zatrzymał w rozwoju. Proszę cię, strąć go z tronu dziś. Bo wielu z was posadziło go na tronie. Wiem to, dlatego to głoszę. Siedzi na tronie. Uznaliście go za kogoś, kto jest kimś istotnym i ważnym. Z drugiej strony, absolutnie wielu z was bagatelizuje jego umiejętności. To jest dramat właśnie. A tu trzeba zdjąć go z tronu i jasno dowiedzieć się, co gość może, a czego nie, i ustosunkować się do tego zgodnie z prawami chrystusowymi i jechać z nim jak z dziką świnią na zakręcie. Ale w takiej kolejności. On jest przeklęty. Dwa, je proch, jak powiedziałem, czyli żywi się energią ludzką. On żywi się życiem, bo sam życia w sobie nie posiada.
Ludzie, życie jest potrzebne wszystkim, nawet diabłu. Życie jest potrzebne wszystkim, tak jak paliwo potrzebne jest wszystkim samochodom. Energia jest im potrzebna, rozumiecie? Nowym i starym. Diabeł musi mieć energię, żeby móc funkcjonować. Dlatego, kiedy mu się zamyka drzwi, to energii zaczyna słabnąć. Wiecie, jakie jest nadrzędne zadanie Kościoła dzisiaj? Proszę, wam to powiem. Zagłodzić diabła. Kościół winien zagłodzić diabła. Zamknąć mu możliwość żywienia się. Nałożyć na niego sankcje gospodarcze. Rozumiecie? Nie huczeć, krzyczeć, człowieku szaleć, rozumiesz, o co chodzi, wielokrotnie bijąc się z własną duszą. Tylko diabłu zamknąć możliwość żywienia się. Bo on się żywi prochem. On się żywi twoim życiem. Energią twojego życia się żywi. To jest jego pokarm. Trzy. Jest skonfliktowany z człowiekiem. On jest w konflikcie od początku. Ktoś mówi tak. Diabeł ze mną walczy. On jest w konflikcie z człowiekiem. Rozumiesz? Kto z was przepędza komary? Podnieście rękę. Brawo, brawo. Przepędzacie komary. Rozumiem, że wszystkie, nie jednego. Zabijacie komary. Po kolei lecicie ze wszystkimi, nie? Nie pytacie o imię, nazwisko, ile ma dzieci. Nigdy nie pytaliście o takie sprawy. Nie przypadam do głowy, żeby się modlić o komary, żeby stały z martwych? Nie? Dlaczego? Bo jesteście w konflikcie z komarami. Macie konflikt. Ze wszystkimi komarami macie konflikt. Nieważne, czy to będzie komar polski, amerykański. Rozumiecie, o co chodzi? Macie konflikt. Jesteście skonfliktowani z komarami. Diabeł jest skonfliktowany z każdym człowiekiem na świecie. Diabeł nie ma swoich przyjaciół ani kolegów. Dla niego człowiek to jest żer. I koniec. Każdy człowiek. Wierzący i niewierzący. Młody, stary, mądry, głupi. On chce go żreć. Jeśli tylko ma możliwość, to go zeżre. On się z nikim nie układa, nie brata. Rozumiecie? Ludzie mówią, ten to ma pakt z szatanem. Nie ma ludzi, to mają pakt z szatanem. To są bzdury, bzdury. On pakt z szatanem, pakt z szatanem. Diabeł jest skonfliktowany z człowiekiem. Jaki pakt z szatanem? Jak ja, kurczę, czasami słyszę takie rzeczy, rozumiecie? Ludzie borykają się z demonami najniższego rzędu, w ogóle gloryfikują mnie diabeł. Żebyś zobaczył to, co z ciebie wyszło czasem. Rozumiesz, o co chodzi? Jest napisane o takim, co w ogóle... Pokemony. To Pokemony. Bóg mówi tak. Powiem wam to. Mojżeszowe jest napisane. Mówi tak. Jestem święty i chcę, żeby obóz mój był święty. A więc sprawisz sobie łopatkę. I kiedy przykucniesz, a to coś z ciebie wyjdzie, wykopiesz dołek, wrzucisz to coś, zasypiesz. Rozumiesz? On ich uczył kupę robić. On ich uczył, że nie mogą w ogóle srać po obozie. A co jeszcze ciekawe, bo pan się po obozie przechadza. To było mistrzostwo dla mnie. Ja sobie kiedyś to wyobraziłem. Ja dostałem niebieskiego śmiechu wtedy, naprawdę. Ja sobie mówiłem, nie, to nie powiedziałeś, Boże, tego. Nie. Że to chodzi o to, że ty się przechadzasz po tym obozie, to ja nie mogę tego brać literalnie, mówię, nie? W ogóle zacząłem się widzieć ze śmiechu normalnie, rozumiesz? Nie? Ale co robimy z tym, co z nas wyjdzie? W ogóle co to jest, co z nas wychodzi? Gówno. I diabeł taki jest. Rozumiesz, o co chodzi? Demony, które wyrzucamy, one są takie właśnie, jak kupa. Kupka. Kupka. To nie jest, ale demon wyszedł z niego. Nie. Kupka. Zakop. Zapomnij. Rozumiesz, o co chodzi?
Potraktuj to jak należy. Łopatka, zakop. Weź tak to zrób. Taką, miej tą mentalność, rozumiesz? Nie mów, jaki wielki on jest, proszę ciebie. On jest po prostu skonfliktowany z każdym, z tobą też. I po czwarte, człowiek nad nim panuje. Każdy człowiek. Wiecie, tutaj była taka osoba, już odeszła od nas z kościoła. I pierwszy mój taki duży, znaczy konflikt, takie nieporozumienie, duże takie, większe, to było to, że ta osoba kiedyś do mnie przyszła na rozmowę i ja mówię, że nie trzeba być wierzącym, żeby nad diabłem panować. Ja mówię, no przecież Bóg mówił to tutaj, to ludzkości to. Tam jeszcze nie było nikogo narodzonego z Bożego Ducha. Na pewno Adam z Ewą nie byli narodzeni z Bożego Ducha na 1000000%. A wtedy te proroctwo było uwolnione. Mówię, w ogóle nad diabłem, żeby panować, nie trzeba mieć Jezusa w sobie. Trzeba być, mieć pozamykane w ogóle elementy umysłu, do których diabeł przychodzi. I przestań się w ogóle, i diabeł nie może nad tobą panować. A rozumiecie, o co chodzi? Chrystus to nam pomaga w tym, żebyśmy widzieli, jakie mamy problemy. I to trzeba zamknąć. To jest to, że on zwyciężył diabła. Oczywiście rozumiecie, że pozycja diabła przed zbawieniem i po zbawieniu jest taka sama. To tylko nasza pozycja się zmieniła. Kiedyś byliśmy pod spodem, teraz jesteśmy na górze. Ale on tam, gdzie był, tam jest. Rozumiecie? To się tak obrazowo pisze, że tam, że on go tam zdeptał, poniżył. Jezus nigdy go nie zdeptał, nie poniżył, nie zrobił żadnych takich rzeczy. Jezus nas wyniósł ponad diabła. Dlatego on jest pod naszymi stopami. Nie dlatego, że został on poniżony, tylko my wywyższeni. To jest wielka różnica. On jak siedział na parterze, tak siedzi na parterze. Tylko ty kiedyś mieszkałeś w piwnicy, teraz mieszkasz na drugim. I to jest w ogóle cała sprawa. A on dalej w ogóle tam, gdzie był, tam jest na parterze. Człowieku, normalnie, mieszkanie, numer 666, proszę ciebie, Lucyfer, kiedyś anioł, proszę ciebie, teraz cieć. I on tak ma napisane na zmianę. I ty mieszkałeś kiedyś pod spodem, teraz mieszkasz nad nim. Nad nim. Dlatego on jest pod twoimi stopami. I to zrobił Chrystus. O tym będę mówił w przyszłym tygodniu. Dzisiaj chcę to rysować. Przeczytam jeszcze raz. Efezjan 2:2. Chodziliście kiedyś w tych porażkach i grzechach według światowego porządku z powodu szatana, który włada mocami natury i jest duchem wciąż obecnym oraz czynnie działa poprzez ludzi o dziecinnych umysłach, którzy wykazują nieposłuszeństwo wobec Bożych praw. Co robi? Wpływa na umysły. Tylko i wyłącznie wpływa na umysły. Umysły nasze są tak skonstruowane, że może ktoś na nie wpłynąć. Mieliście sytuacje takie, że ktoś wam głupot nagadał w życiu, a wy w nie uwierzyliście? Z ludzi. No. Wpłynął na wasze umysły człowiek. Zwykły człowiek, 6% użytkowności mózgu. A ileż coś może zrobić on? Jak on może wpłynąć? Ale tylko przez umysły może działać. Jak mu się zamknie drogę na poziomie umysłu, nie może działać. Ktoś mówi, on działa duchowo. Ja mówię, proszę się, nie ma czegoś takiego, że duchowo działa coś, no. Opisz mi to. Opisz mi duchowe działanie, opisz mi to. Jak czegoś nie można nazwać, to tego nie ma. Rozumiecie? Nie ma duchowego działania. Są duchowe byty. Człowiek jest duchowym bytem. Rozumiecie? Bóg jest duchowym bytem. Szatan jest duchowym bytem. Demony są duchowymi bytami. Zbudowani aniołowie są duchowe byty. I teraz te duchowe byty, rozumiecie? W określony sposób chcą wpływać jedne na drugie. Oprócz tego, że człowiek jest duchowym bytem, ma umysł. Tak? Tak jesteśmy skonstruowani, że mamy nad tym umysłem, tak? Panować. Ale nad umysłem się na razie nie panuje, tylko umysł nad nami panuje. Stąd diabeł znalazł cudowną drogę, która się sprawdziła już w Edenie. Rozumiecie? Ona się już tam sprawdziła. Idzie sobie w ogóle, człowieku, ta dziewczynina, człowieku, siedzi to coś na drzewie, w ogóle, zobaczcie, nigdy nic tam nie gadało w taki sposób, jak to, no siedzi coś, gada do mnie, no już to, a nawet powiedzmy, niech tam gadały te zwierzęta, no niech tak na przykład będzie.
takie coś sobie zróbmy, że te gadzie to gadają, powiedzmy. I ona tam nie jest zdziwiona, że tu gada, no, no dobra, no ale, no ale już powinna być zdziwiona, że to coś gada inaczej niż Bóg. No nie jest zdziwiona, nie, zatrzymam się, pomyślę, zastanowię się, co robi. Umysł, umysł. Tak? Otwiera umysł na niego, umysł. Co tutaj duchowego? Jaki to był duchowy wpływ? Powiedzcie mi, jaki duchowy wpływ? Duch wpływał na ducha za pomocą umysłu. A nie jakiś enigmatyczny duchowy wpływ. Diabeł nie ominie umysłu, bo nie może. Diabeł ma dostęp do człowieka tylko przez jego umysł. Tylko. Co robi, żeby dotrzeć do umysłu? Wykorzystuje nieposłuszeństwo ludzi wobec prawd Bożych. O czym mówi słowo? Działa przez ludzi o nieposłusznych umysłach. A więc on sobie namierza człowieka i patrzy, aha, ten się nie słucha, tak jak Ewka w raju. Ona się nie słuchała, ale ten się nie słucha. Rozumiesz? Ten sam myk. Czym to się różni? Jak jej powiedziałem parę słów i ona się złapała, to też jemu powiem, też złapię. Taki sam głupnik ona. Zobaczcie, to się niczym nie różni. Zmieniły się epoki, słownictwo, rozumiecie? Przybyło ludzi, zmieniła się kultura, jest fajnie. Jest YouTube. Ale bunt jest buntem. Wtedy był bunt wobec prawideł Bożych i dziś jest bunt. I diabeł tylko się tym posługuje. Diabeł chce wejść do umysłu człowieka za pomocą nieposłuszeństwa człowieka. Kropka. I żeby niebo i piekło się zawaliły, to inna droga jest niemożliwa dla diabła. Czy rozumiecie prostotę zjawiska? Nie komplikujcie jego. Nie gloryfikujcie go. Nie twórzcie z niego Boga, bo Bogiem nie jest. Z drugiej strony jest napisane wszystkich szanujcie, czy nie? Przyszło wam do głowy, że trzeba diabła szanować? Bo mi przyszło. Wiecie, co to jest szacunek? To jest uznanie czyichś możliwości i umiejętności. Szacunek to nie jest miłość. Mówiłem wam o Rockim Marsjanu. Mówiłem, prawda? I diabeł taki jest. On od tysięcy lat jest cały czas na ringu. On jest fachowcem od wytrzymania 15 rund. Rozumiesz? On jest w tym dobry. Nie możesz powiedzieć do niego, on nic nie może. Nie, no może. Może ci załadować w ogóle taki program do bani, jak będziesz nieposłuszny, rozumiesz? Że nie będziesz wiedział, gdzie jest niebo, a gdzie ziemia. Stracisz w ogóle orientację. Wstaniesz rano i będziesz myślał, że jesteś chomikiem. Rozumiesz mnie? Taki materiał ci może wgrać. Będziesz miał zachwianie osobowości, tak jak wielu z was miało. Wiecie, że mieliście. Wielu z was miało silne zachwianie osobowości. Dlaczego mieliście zachwianie osobowości? Bo byliście nieposłuszni prawdą. I przyszedł diabeł i załadował ci program. A więc nie mów, że nic nie może. Bo to jest sprzeczne z twoim doświadczeniem. Po pierwsze, nie gloryfikuj go,
Po drugie, naucz się, w jaki sposób z nim jechać, jak z dziką świnią. Naucz się sposobów. Poznaj mechanizmy. Rozumiesz? Bo on zna mechanizmy funkcjonowania twojego umysłu. Świetnie zna. Przecież on był przy tym, jak przechodziłeś ciężkie rzeczy w dzieciństwie. On był przy molestowaniach seksualnych. On był przy tym, jak się darli na ciebie rodzice. Rozumiesz, pijani. On był przy tym wszystkim. To wie, jakie masz dziury w ogóle w nogach. Rozumiesz? I przychodzi do twojego życia na poziomie największych twoich słabości. I puka do twojego umysłu na poziomie twoich słabości. Rozumiesz? Robi to od tysięcy lat tak samo. To się w ogóle nie zmieniło, dlatego jeszcze raz mówię, Paweł powiedział, działania jego są nam dobrze znane. Ludzie mówią, wiesz, tu trzeba mieć objawienie. Ja mówię, nie trzeba mieć objawienia. Powiem inaczej, jest to objawienie dane. Wiemy, jaki diabeł jest od początku. Ja nie lekceważę diabła. Ja go tłukę. A nie lekceważę. To jest wielka różnica. Lekceważenie polegałoby na tym, żebym pozwolił swojemu umysłowi, rozumiecie, aby był nietrzeźwy i nieroztropny. I bym mówił, tak jak wielu chrześcijan, jestem w Duchu Świętym, w ogóle co mi diabeł może? Ja mówię, zaraz, a coś to ci może. Zaraz zobaczysz, ja co ci może. Zaraz się zdziwisz. To byłaby niefrasobliwość, to byłaby głupota, to byłoby lekceważenie. Ja nie lekceważę go, dlatego dbam o swój umysł, bo ja wiem, że on jest duchem obecnym teraz. Uznanie czyjejś umiejętności nie równa się uznania czyjegoś panowania. To się w ogóle nie tak ma. Na ryb, jak się wchodzi, żeby walczyć z przeciwnikiem, to się nie uznaje jego panowania nad sobą. Ale uznaje się jego umiejętności. Prawdziwi zawodowcy siedzą i obserwują walki swoich przeciwników godzinami przed telewizorami. Patrzą na każdy ruch, na każdy ruch, na każdy ruch. Liczą sekundy. Uczą się ich, rozumiesz? Po co? Żeby wygrać. Ok? Nie po to, żeby w ogóle podejść i walkowerem oddać walkę i powiedzieć, no ziomek super, ty jesteś konkretna. Nie, do diabła nie podchodzi i mówi, ziomek super, przychodzi i mówi, ty szmato, ale jak ja mówię, ty szmato, rozumiesz, to się gnie. Dlaczego? Bo mój umysł został uzdrowiony. Nie ma dziur. On nie ma jak mnie zahaczyć. On macha pazurą, a ja mówię, co, krótka łapka, krótka, tak? Jak Bozia rozdawała wzrost, to nie było cię, co? Ale ja wiem, kim jestem, wiem, kim on jest, wiem, jakie ma możliwości i dlatego śmiało sobie poczynam. Nie boję się. Ale wiem, jakie mam możliwości. Wiem, że jakbym dzisiaj rozwalił swój umysł, tak jak powiedział to Wadim, jakbym się wyluzował, takiego słucham, jakbym rozwalił swój umysł, dzisiaj powiedział, nie, co mi tam, Duch Święty jest we mnie. Polecimy, jest czas łaski, heja, aleluja. Rozumiesz, tak? To on by mnie zmiótł. Rozumiesz? Ja bym opuścił gardę. Wyluzował się. Okej? I on by mnie wtedy zmiótł. Ale kiedy ja mam gardę, kiedy ja chodzę, tak? To nie tylko on nie może mi nic zrobić, ale on przede mną ucieka, bo się nie boi.
On się nie boi. Demony się nie boją. Rozumiecie? Bo wiem, jak to robić. Wiem, jak działać. Żeby dominować diabła, nie możesz siedzieć na tronie twojego życia i nie możesz go lekceważyć. Bo Jezus taki nie był. Jezus, jak zobaczył, że będzie manifest demoniczny, to zebrał tą swoją gromadkę i mówi, chodźcie stąd. Dlaczego on mówi, chodźcie stąd? No przecież wiadomo, że zaraz ich przejedzie, no. Bo oni mają dziury w baniach, jak po Remingtonie. Rozumiesz? Ten leci, proszę ciebie, na jednym farmazonie, ten zaburzony, ten taki, Jezus mówi, nie no, trzeba ich ogarnąć, chodźcie. Tak, bo idzie władca tego świata. We mnie on nic nie ma, ale z wami może być krucho, bo wy swoje umysły, tak, macie pootwierane na jego propozycje. Rozumiesz? Chcę, żebyście wiedzieli, na czym stoimy. W przyszłym tygodniu powiem o tym, w jaki sposób my mamy go dominować i w jaki sposób mamy z nim jechać. W jaki sposób mamy wobec niego postępować. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy zostali na tym, jaki on jest. Żebyśmy do niego nie dodawali nic. Nie mówili, wiesz, diabeł ma takie drogi, takie. Nie ma. 6 przestrzeni, 3 metody. Rozumiesz? Prosta zależność hierarchiczna, żre to, jest tam, działa w ten sposób, nie ma bata. Nie jest wszechwiedzący, nie jest wszechobecny, rozumiesz, o co chodzi? Nie jest w ogóle, po prostu, wiesz, to takie coś. Tylko to coś, rozumiesz, posiada określoną technikę i doświadczenie, tak? I trzeba to umieć, co? Uszanować. Żeby twoje urąganie, kiedy staniesz diabeł szmato, Jezus wraca, co ty na to. Rozumiesz to, żeby to było realnie silne. Tak? Żeby to było prawdziwe, że ty stoisz i co, ty masz umysł, tak? Zamknięty na działa diabelskie, nie masz żadnych dziur w ogóle w sobie, jesteś poukładany jak trzeba, okej? Okay? I wtedy stajesz i jedziesz z nim. Nie ma w tobie grama lęku, nie ma zachwiania, nie ma pytań, rozumiesz? Nie masz w ogóle dylematów i jedziesz. Ale wiesz jak? Wiesz jak? Rozumiesz? Jak zaczynałem trenować Kyokushinkai i w ogóle, jak ja na przykład patrzyłem na człowieka. Na przykład trener mówił, nie spuszczaj oczu. No nie spuszczałem oczu i zaraz w łeb dostawałem. Dostawałem w łeb. Pierwszy podchodził, mówię, sensej, o co chodzi? Dlaczego ja go obserwuję, a ja dostaję? A mówię, na co ty patrzysz? Ja mówię, no patrzę na człowieka, nie? Tak go zrobił. On mówi, popatrz na mnie. Widzisz trójkąt? Patrz w ten trójkąt. To masz obserwować w człowieku. Od podbródka, klatka piersiowa, trójkąt masz widzieć. Kiedy będziesz patrzony w trójkąt, będziesz widział wszystkie ruchy. Ja się musiałem uczyć patrzeć w trójkąt. Ja się patrzyłem potem w trójkąt, rozumiesz? I widziałem wszystko. Ręce, nogi, każdy ruch tego człowieka. Technika. Technika. Widziałem, kiedy zrobić unik. A nie, oczy moje były rozbiegane. Wierzący ludzie patrzą na diabła tak, o, co się stało? A oto muchę przejechało. W trójkąt patrz. Bądź skupiony. Skupiony. I wtedy nie będziesz otrzymywał razów. Nie chodzi o to, żeby pół życia chodzić posiniaczonym od ataków diabelskich ludzi. My w ogóle nie musimy odnosić żadnych, podkreślam, żadnych ran. Żadnych. Ale to nie jest związane z tym, że my tak sobie powiemy, o tam nic mi nie może. Technikę musisz znać. Musisz wiedzieć, jak postąpić. Wtedy ci nic nie może. Jak znasz technikę, to on ci nic nie może. Bo jego działania są tobie dobrze znane. Wiesz, jaki on jest. Rozumiesz, o co chodzi? A jak nie wiesz? Zobaczcie. Tylko po dzisiejszym poselstwie, jak zweryfikujesz swoje informacje na temat szatana, pomimo tego, że możesz być parę lat w ruchu przepłuceniowym,
to możesz zobaczyć, że miałeś w ogóle błędne myślenie na jego temat. Że on się jawił jako enigmatyczna postać, taka w ogóle bezkształtna ameba. Nie wiadomo, gdzie ma rękę. Rozumiecie? Nie wiadomo, gdzie ma w ogóle nogę. A tu dobrze wiadomo właśnie, gdzie ma. Wiadomo, skąd ciosy wychodzą. Wiadomo skąd. Rozumiesz? Ja chodzę, żyję, jakaś myśl do mnie przychodzi, ja mówię, aha. On by chciał, żebym ja pomyślał tą myślą. Nie myślę tą myślą. Nie tą. I wystarczy, że ja nie myślę tą myślą. Ja nie muszę być precz diable, precz. Ja kiedyś to miałem precz na drugie imię. 18 lat temu to miałem precz na drugie imię, człowieku. Ja cały czas gnałem diabła. Precz. Cały czas. Rozumiecie? To coś miałem w głowie, nie w porządku. No mi się wydawało, że ciągle w ogóle do mnie podchodzi, ciągle to. Tu mnie coś ukuło precz, tam mnie coś stał precz, tu się coś wystraszyło precz. Wiesz o co chodzi? Świat mnie zabrał precz. Diabeł, wszędzie diabeł w ogóle. Wiesz o co chodzi? A nie, to nie, zaraz. A on właśnie bazuje, bo to jest kłamca. A mówię, wkręcę go. On się zajmie tym, że lada powie wiatru, bo powie i on będzie to gromił, a ja będę kręcił swoje lody. Ale wypryczanie jest takie duchowe, nie? Tak. Wszystko co enigmatyczne jest fajne. Tak, enigmatyczne rzeczy są fajne. Tajemnicze, tajemnica jakaś tu jest, jakaś tajemnica. O, to wielka tajemnica wiary. Rozumiesz? Jakaś tajemnica. W diable nie ma żadnej tajemnicy. Żadnej. Jego działania są nam dobrze znane. To słowo dobrze oznacza całkowicie, kompletnie. Diabeł jest rozbrojony. Wiecie, co znaczy, że on jest rozbrojony? Ludzie myślą, że jest rozbrojony, to że on tam nie ma czym nas uderzyć. Człowiek, on ma taki arsenał, ma takie pały, że się w głowie nie mieści. Nieraz taką pałą dostałeś. Krzyczałeś, że jest rozbrojony i pałą w łeb dostawałeś. A rozbrojenie diabła polega na tym, że my widzimy jego, a kiedyś nie widziała go ludzko. Nie wiem, czy wy zauważyliście, że w Starym Testamencie jest bardzo mało mowy o diable. Praktycznie w ogóle nie ma. Dlaczego? Bo oni nie wiedzieli o tym. Rozumiecie? Nie widzieli go. Przed Chrystus i spadły nam zasłony. Wow, jest! Aha! Wiemy, gdzie jesteś, wiemy, gdzie celować. Kiedyś ludzie celowali gdzieś w bok. On był tu, a oni woleli tam. A teraz nie! W Nowym Przymierzu wiemy, tam jest precyzyjny strzał. Rozumiesz, o co chodzi? To oznacza, że jest rozbrojony. To nie znaczy, że to jest jakiś szczerbaty gość na łańcuchu prowadzony przez Jezusa. Wiecie, to tak, to się takie przypowieści są. Takie właśnie ukoloryzować, żeby to. Każda historia wymaga dobrego ukoloryzowania, jak Gandalf powiedział. Każda ważna, piękna historia. Rozbrojenie diabła oznacza, że jest dla nas, dla Kościoła widoczny. Jak jest widoczny, to my możemy, wykorzystując atrybuty, które mamy w Chrystusie, być pierwsi w uderzeniu niż On. I to jest proste. I on tutaj podchodzi, mówi, ja tutaj coś spróbuję, tutaj coś zeżrę, tutaj coś zeżrę. Bum. Tak? Skończmy na tym dzisiaj. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Tobie za te słowa. Dziękuję Tobie, że te słowa wywierają na nas wpływ, że rozumiemy i widzimy, jak należy naszego przeciwnika. Duchu Święty, niech to będzie w nas umocowane, tak żeby nie zniknęło to, Ojcze. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelkie enigmatyczne myślenie na temat szatana. Ja w imieniu Jezusa przeklinam jakiekolwiek wprowadzanie go na tron, czy trzymanie go na tronie życia. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelką niefrasobliwość wobec Jego umiejętności. Przez imię Jezus. Amen.